Miejski Zarząd Dróg i Mostów zastanawia się nad wprowadzeniem na ulicę Okrzej w Jeleniej Górze ruchu jednokierunkowego. Miałby on obowiązywać na odcinku pomiędzy ulicami Klonowica a 1 Maja. Ze względu chociażby na to, że te pojazdy parkujące na ostatnim, na tym łuku, tam przy piekarni, do 1 Maja, tam się robi korek, czasem jeden drugiego zablokuje. No jest tam trochę tak niebezpiecznie i bezpieczniej by było, gdyby ona była jednokierunkowa. Jednak to nie wszystko. Są jeszcze plany odnośnie ulicy Klonowica. Na ulicy Klonowica, na odcinku od Okrzei do 1 Maja, zlikwidować po jednej stronie miejsca parkingowe, dokładnie po prawej stronie w ogóle, żeby była, ze względu na to, że manewry, które wykonują tam parkujące pojazdy, są też niebezpieczne. Trudno je czasem wykonać, trudno wyjechać z zaplecza tych budynków, bo ten odcinek między samochodami jest dosyć wąski. Jak na razie są to jedynie plany Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, które w najbliższym czasie zostaną skonsultowane z prezydentem Jeleniej Góry Marcinem Zawiłą.